Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, jak już pewnie widzicie w kadrze, będziemy rozmawiać o magazynowaniu energii. Ze mną jest Michał, nasz specjalista od magazynów energii właśnie, od tych magazynów, które mamy w naszej dystrybucji, czyli Soluna, dodatkowo Sun Plus i Sola, ale tamte pokażemy w innych odcinkach. Dziś o Solunie, którą już niektórzy z naszych subskrybentów znają z shortsów i z filmów. Zaprosiłem Michała. Chcemy powiedzieć o magazynach, ale troszeczkę w inny sposób niż inni youtuberzy, niż także my sami bijemy się w pierś poprzednio. Nie zaczniemy w połowie narracji, nie w tym momencie, który jest dostępny dla fachowców. Dzisiejszy odcinek nie jest dla fachowców, jest dedykowany Kowalskim. Weźmiemy sobie hipotetyczną sytuację właścicieli obecnych lub przyszłych domu, którzy chcą wyposażyć swój dom w fotowoltaikę, no a fotowoltaika obecnie opłaca się najbardziej z magazynem. Magazynowanie stało się bardziej popularne, wręcz niektórzy twierdzą, że jest wymuszane przez operatorów w związku z niekorzystnymi stawkami rozliczeń w systemie typowo on-gridowym. Powiemy o systemie hybrydowym, czyli przyłączenie do sieci plus magazyn, to jest hybryda. Off-gridowych freaków zostawimy na inny odcinek. Michał, powiedziałem w tym intrze, hipotetyczna sytuacja. Właściciele domu zdecydowali się na fotowoltaikę, nie są tymi off-gridowymi freakami, zwykli kowalscy, nie chcą dzielić się uzyskami z operatorem, bo jest to, jak powiedziałem, niekorzystne, więc inwestują dodatkowo w magazyn. Od czego mają zacząć? Jakie warunki muszą spełnić? Formalności, przygotowanie domu. No i na koniec o warunkach, w których magazyn powinien być przechowywany i użytkowany. No to tak, jeżeli chodzi o dobór samego falownika, no to tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, czy instalacja jest jednofazowa, czy trójfazowa w budynku. Z reguły w Polsce no to 99% to są trójfazowe, więc tutaj już najlepiej wybrać właśnie falownik trójfazowy. A co za tym idzie, no to bateria z reguły dedykowana, wysokonapięciowa do danego falownika. I tutaj instalator musi wziąć pod uwagę to, żeby bateria była kompatybilna z falownikiem. Czyli generalnie zaczynamy od kontaktu z instalatorem. Tak, no tutaj przede wszystkim instalator powinien sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie na tą energię. Nie tylko tam w skali rocznej, tylko też w skali jednego dnia, czyli ile energii jest zużywanej w ciągu momentu, no, kiedy instalacja nie produkuje. Mm-hmm. Okej, czyli to dzienne zużycie. Na podstawie tego audytu proponuje instalator Państwu. Tak, instalator powinien dobrać się odpowiednią pojemność baterii i odpowiednią wielkość instalacji. Przechowywanie magazynu, gdzie on się powinien znajdować, bo bardzo dużo się przewija. Nasze magazyny są na ogniwach LFP, no ale bardzo dużo się przewija takich dezinformacji dotyczących zapłonu tych magazynów. Ludzie się tego obawiają, też odpisywaliśmy na takie komentarze na naszym kanale. Jeden pan, którego serdecznie pozdrawiamy, pewnie widzicie teraz screen tego komentarza, chce budować osobny sarkofag na działce. No bo magazyn nie może być przytrzymywany w garażu blaszaku, no bo temperatury zimą spadają, a magazyn musi mieć te 20, a niektórzy nie chcą go trzymać w garażu przydomowym, czy też w kotłowni, maszynowni, w domu generalnie. Jak chodzi o takie sytuacje związane z pożarem, no to mamy paręset sztuk baterii sprzedanych, nigdy nie było żadnych problemów z tym związanych. Baterie posiadają szereg tam zabezpieczeń i monitorują na bieżąco parametry temperatury w danych celach. Mhm. Jeżeli coś tylko jest niepokojącego, no to bateria od razu wyrzuca błąd, no i automatycznie przestaje pełnić funkcję magazynu, po prostu stoi i daje komunikat do falownika, a falownik wyświetla błąd. Można powiedzieć, że są zabezpieczone. Zainstalowałbyś go, umieściłbyś go w domu? Tak, no generalnie jeżeli chodzi o montaż, no to do tej pory jak powiedziałem w kotłowni jeszcze, to absolutnie nie w kotłowni, bo z dala od źródeł ciepła. Tak. W pomieszczeniu gospodarczym. No, jeżeli decydujemy się na montaż właśnie baterii u klienta, no to z reguły doradzamy, żeby była zamontowana w pomieszczeniu o najlepiej temperaturze od 10 do 30 stopni, tak żeby tutaj nie było momentu, kiedy bateria spadnie poniżej zera albo wzrośnie za wysokiej temperatury.
Więc no tutaj można powiedzieć, że jakieś pomieszczenie gospodarcze w budynkach jest odpowiednie. Tutaj też dopytywałem rzeczoznawcę PEPOŚ, no to oni nie mają jasno określonych przepisów, które stawiają jakieś warunki dotyczące montażu baterii, ale na pewno no to trzeba unikać pomieszczeń, z których jest źródło ognia, duża temperatura. Czyli kotłownia odpada, nie? Tak. Na przykład też warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy rury z wodą, na których się potrafi skroplić para wodna, no to też najlepiej montować w takim miejscu, żeby bezpośrednio woda nie kapała na baterię. Bez wilgoci, bez narażenia na ujemne temperatury, na zbyt wysokie temperatury, no i na źródło zapłonu. Tak, tak. Okej, no to te cztery mamy. Dobra, no to no co ci klienci będą mieć? Jakie benefity ci klienci, którzy nas teraz oglądają, uzyskają, co państwo uzyskacie, mając magazyn? Jeśli jesteście w net meteringu, większość z was na magazyn się nie decyduje, bo to sieć działa dla was jak magazyn. No ale ci, którzy nie mają jeszcze fotowoltaiki, nie mogą być w net meteringu, tylko muszą być w net billingu. I o tym, do tych magazynów są, tak jak powiedziałem, zmuszani czy też namawiani. Co zyskują? Jak wygląda proces redystrybucji energii w takiej instalacji hybrydowej? Przede wszystkim jest zwiększona autokonsumpcja tej energii. Czyli nie ma tego zjawiska jak w przypadku falowników on-gridowych, gdzie w ciągu dnia nikogo nie ma i większość tej energii jest oddawana do sieci. Tylko no, tutaj jest energia magazynowana na moment, kiedy będzie potrzebna. Większość falowników w takim standardowym trybie pracy działa na takiej zasadzie, że w przypadku, kiedy mamy produkcję wystarczającą, zasilane są odbiorniki, jeżeli jest nadwyżka, jest akumulowana w baterii. Jak bateria już nam się napełni, no to dopiero wtedy energia jest oddawana do sieci. Czyli to jest, o właśnie, o tych trybach może powiemy państwu. No to jest taki tryb, które możecie sobie wybierać w większości falowników. Tryb generalny, czyli najpierw autokonsumpcja, no ale załóżmy, że jej nie ma, bo was nie ma w domu, jest piękny dzień, państwo jesteście w pracy. Najpierw ładuje magazyn, instalacja, ty go napełni, dopiero oddaje do sieci nadwyżkę. Tak, to jest tryb podstawowy. W nocy, kiedy jest zapotrzebowanie lub kiedy jest jakiś mocniejszy odbiornik uruchomiony i wartość poboru energii przekracza produkcję, no to zmagazynowana energia jest wykorzystywana do zasilania odbiorników. Dokładnie. Jakie są jeszcze inne tryby? Na przykład peak shaving, czyli ustawiamy sobie poziom energii, od której dopiero bateria jest ładowana. Czyli jeżeli mamy na przykład jakiś mały magazyn energii w stosunku do instalacji i powiedzmy, że naładowalibyśmy baterię przed szczytem produkcji, a mamy niestabilną sieć, no to wtedy możemy sobie ustawić peak shaving i przykładowo, jeżeli wartość produkcji przekroczy nam określony poziom, dopiero wtedy jest ładowana bateria. Okay. Częściowo pozwala tam zniwelować ten wpływ instalacji na napięcie w sieci. A jeszcze, czy myślałeś już o rozwiązaniu, kiedy wejdą te rozliczenia godzinowe? Czy istnieje taki tryb, dzięki któremu będzie można zarządzać energią w trybie smart, czyli a teraz widzimy fajną cenę, to ją sprzedamy, nawet jeśli magazyn nie jest w pełni naładowany, sprzedamy ją do sieci, kiedy przyjdą powiedzmy tańsze godziny, to sobie zmagazynujemy. Na tą chwilę my w ofercie na pewno nie mamy falownika, który działałby bezpośrednio z giełdą, nie byłby sprzężony. Jedynie jest możliwość manualnie ustawić godziny, kiedy jest tańsza energia, żeby ładować akumulator, i godziny, kiedy mamy wyższą cenę za energię, możemy wtedy albo korzystać z tej energii, albo nawet ustawić rozładowywanie akumulatora do sieci. No, czyli krótko mówiąc, nie będąc, jeśli państwo nie będziecie w domu, za pomocą telefonu możecie sobie zerknąć, zobaczyć, że teraz się wam nie opłaca tego akumulować i oddać ją do sieci, albo odwrotnie. Tak, dokładnie. Że teraz jest niska cena, no to pchamy ją do magazynu. Czy ty właśnie, bo kiedyś zrobiłem shortsa o cyklu. Czym jest ten cykl ładowania? Wyjaśnijmy to jeszcze raz tak porządnie, bo niektórzy twierdzą, że... No właśnie, nie będę się wymądrzał. Czym jest cykl ładowania magazynu? Cykl ładowania, no to jest pełne naładowanie i rozładowanie baterii. Jak mamy baterię dziesiątkę, to
jej, powiedzmy, że nominalna pojemność użytkowa to jest, załóżmy, te 9 kWh. Mhm. Czyli w tym przypadku jeden cykl to jest pełne naładowanie tych 9 kWh i pobranie 9 kWh z tej baterii. To jest jeden cykl. Okej. Okay. Bo taka amplituda załączenia ładowania i wyłączenia ładowania to nie jest jeden cykl. W poniedziałek mam nabitą baterię 10 kWh. Wieczorem odpalam odbiorniki, zużywam 3. We wtorek w tym trybie podstawowym znów mi ładuje, doładuje mi te 3 do 10. To jest cykl czy nie? Nie. To nie jest cykl. To jest jedna trzecia cyklu, powiedzmy. Okay, czyli musi być pełne przerobienie tych 9. Przepracowanie tej pojemności. Okej, okay, no to jest kolejna rzecz, którą już Państwo wiecie, bo też dużo komentarzy było. Najważniejsza sprawa chyba. Znaczy, może nie najważniejsza dla tych, którzy mieszkają w domkach z dostępem do sieci, w domkach poza miastem, blisko miasta, z dostępem także do instalacji gazowej. Dla tych, którzy na przykład inwestują w magazyn jako w zabezpieczenie, które pozwala im utrzymać na przykład ciągłość produkcji. Są takie instytucje, mieliśmy takiego klienta, odcinek takiego klienta, który zainwestował w magazyny dlatego, że on nie może sobie pozwolić na przerwę w pracy. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z elektroniką i musi cały czas dostęp mieć, a często nie ma z przyczyn niezależnych. Co w sytuacji przerwy w dostawie energii elektrycznej? Jak się zachowuje hybrydowa instalacja? No, wszystko zależy od danego falownika. Bo różni producenci mają różne podejście do tego tematu. No, my mamy w ofercie falowniki, które mają tak zwane wyjście backup. Mhm. I akurat w przypadku naszych urządzeń backup jest, jeżeli jest urządzenie trójfazowe, to jest trójfazowe, jeżeli jest jednofazowe, to jest jednofazowe. Mhm. I wtedy mamy możliwość podłączenia odbiorników do tego backupu, których łączna moc nie będzie przekraczała mocy falownika. I tutaj jeszcze okay. Trzeba wziąć pod uwagę to, że w przypadku tych urządzeń, które my mamy w ofercie, mamy do dyspozycji 1/3 mocy falownika na poszczególną fazę. 3 fazy i na każdą fazę 1/3 mocy. Okej, czyli tracimy zasilanie, a urządzenia w domu muszą działać. W momencie instalacji podłączamy je, przepraszam, do tego backupu, tak? No tak, tylko no tutaj wszystko zależy od tego, jak je urządzenia podłączymy, bo no, generalnie nie zalecamy na przykład całego domu przepinać na backup, tylko wyznaczyć sobie te obwody, które muszą działać okay. W momencie zaniku zasilania. Czyli na przykład jeżeli to jest, nie wiem, jakaś firma, no to na przykład zależy nam na tym, żeby biura działały w momencie zaniku zasilania. Albo nie wiem, zamrażarki na przykład, albo tak mi wpadło do głowy, tak, no, w lodziarni. No to te odbiorniki, które muszą działać cały czas, no to je podpinamy do backupu. Czyli te awaryjne w momencie instalacji, zabezpieczamy się już w momencie instalacji, uzgadniamy to z instalatorem. Proszę pana, proszę pani, chcemy, żeby to działało w razie przerwy, chcemy, żeby to korzystało z magazynu. Tak, najlepiej jeszcze takie podłączenie zrobić przez albo automatyczny przełącznik, załączenie rezerwy, albo na przykład przez przełącznik typu agregat sieć. Gdzie w razie, jeżeli na przykład uszkodziłby się podczas burzy falownik, to się rzadko zdarza, ale to jest elektronika połączona z siecią, więc no zawsze jakaś awaria może mieć miejsce, to żebyśmy też nie zostali bez zasilania tych odbiorników. Taki przełącznik właśnie daje nam tą możliwość, że możemy z powrotem wrócić na zasilanie z sieci. I generalnie to powiedzmy, że jest w stanie niemalże w 100% zabezpieczyć nas przed brakiem zasilania. No to na koniec, drodzy Państwo, bo już chyba większość żeśmy rozjaśnili, ale wiemy, że popularne są te instalacje z magazynami, tak zwane samoróbki. Fasowo-ołowiowe się stosuje i tak dalej. One są pewnie tańsze niż te, nazwijmy to, firmowe. Jak przekonałbyś pana Jana Kowalskiego, który ma, powiedzmy, możliwość w 5000 zł zrobić to na zasadzie samoróbki, że jednak powinien wydać te 2 czy 3 razy więcej. Dlaczego? Co my zapewniamy ponad to, niż strona techniczna z poradnikiem, która pomoże ci złożyć samodzielnie instalację w domu? Generalnie na nasze produkty jest gwarancja. Szczegóły są właśnie opisane w warunkach gwarancji dostępnych na naszej stronie. Podlinkujemy to Państwu. No dodatkowo
Te baterie, które my mamy w ofercie, wszystkie są wyposażone w BMS-a, w środku są zabezpieczenia. No i przede wszystkim producent falownika i producent baterii jest ze sobą kompatybilny i te urządzenia są ze sobą. Czyli możemy korzystać z tych trybów. Testowane i zesparowane. Plus w przypadku instalacji trójfazowych, no to baterie obsługiwane przez te urządzenie z reguły są bateriami wysokonapięciowymi. A tutaj jak chodzi o takie, powiedzmy, że akumulatory, które są, jak określiłeś, samoróbkami, no to z reguły no to do 48 V są spotykane. Niskonapięciowe. Chyba, że jakieś z auta używki. No i ponadto, drodzy Państwo, dofinansowanie. No, na samoróbki nie będzie dofinansowań. Na nasze magazyny będzie. No, Mój Prąd 6.0 czytaliśmy przedwczoraj, że ma dopiero wystartować w czwartym kwartale, czyli wrzesień. Ma zostać ogłoszony. W poprzednich edycjach działało tak, to tak, że Państwo kupowali magazyn wcześniej, ogłaszano Mój Prąd i działało to wstecznie w tym, no nie ręczymy tutaj za ustawodawcę, ale generalnie promowane są od jakiegoś czasu, już od dwóch edycji Mojego Prądu, promowane są magazyny energii. Teraz mają być jeszcze bardziej, wierząc zapewnieniom minister klimatu i środowiska. To chyba tyle. Tradycyjnie, jeśli coś nie zostało rozjaśnione, proszę pisać komentarze. Będziemy się starali tradycyjnie, filmowo odpowiadać. Dzięki serdeczne. Dziękuję, Michał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.